Miejska Biblioteka Publiczna, a właściwie jej oddział dla dzieci i młodzieży, zaprasza dzieci na niecodzienne podróże. Jest to cykl 4 tygodniowych spotkań. Filmowo podróżowano już przez Polskę. W poniedziałek 10 lipca rozpoczął się cykl poświęcony Włochom. W dniu dzisiejszym mamy projekcję filmową. Dzisiaj mamy Asterixa i Obelixa. Tak, natomiast w pozostałe dni zwiedzamy Rzym, Wenecję, Neapol. Myślę, że pewnie będziemy coś próbować z kulinarnych smaków, czyli między innymi będzie to na pewno mowa o pizzy. Kolejne tygodnie będą ubiegały pod hasłem Odkrywamy Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Nikt nie jest straszniejszy niż znudzony maluch, wobec czego propozycje biblioteki na wakacje jak znalazł będzie filmowa wędrówka po Rzymie. Będzie o weneckich gondolierach i smakach Neapolu. Zajęcia edukacyjno-rozrywkowe, jak się patrzy. A gdzie maluchy by chętnie pojechały? Chciałabym pojechać do innego kraju. Na przykład jakiego? Tajlandii. A dlaczego? Bo tam jest dużo słoni, bym się chciała przyjechać na słoniu. Czy dobrze jest być znaną Melą, małym podróżnikiem? Oglądam jej filmy i czytam ją. I co ci się najbardziej w niej podoba? Że ona podróżuje po świecie. Z zajęć wakacyjnych pewnego szalonego Mikołajka proponujemy leżakowanie, piosenki o krasnoludkach i puszczanie kaczek. Na znudzone dziecięce towarzystwo recepta jak znalazł.